Cześć, dziś opowiem Wam ulubieńcom ostatniego miesiąca, ale również i wcześniejszych miesięcy, ponieważ niektórych kosmetyków używam zdecydowanie dłużej. Także nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwszy produkt, który uwielbiam, jestem zachwycona jego jakością i w ogóle tym, jak wygląda na twarzy, jest to oczywiście farbka z Inglota. Jest to właściwie kontrówka do brwi w żelu. Ja mam odcień 12 i 16. Jak mam delikatny makijaż, to używam tej 12, jak ciemniejszy, mocniejszy, to 16. Świetnie wygląda, bardzo naturalnie, utrzymuje się u mnie spokojnie cały dzień, przytrzymuje włoski, no po prostu rewelacja, i odcienie są wreszcie chłodne, a nie jakieś ciepłe z tonacją rudą i tak dalej. Także no po prostu również, jeżeli szukacie nawet i ciepłych odcieni, to również znajdziecie, ponieważ gama kolorystyczna i w ogóle odcieni jest bardzo duża. Także naprawdę no serdecznie polecam wypróbować tych kontrówek, jeżeli kontrówek. Tych pomad do brwi po prostu. Jeżeli jeszcze nie używałyście, a zastanawiałyście się właśnie nad zakupem, czy rzeczywiście warto, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo warto. Ona kosztuje 37 zł, jednak jest ona warta swojej ceny zdecydowanie. Następny produkt, który używam już dosyć długo, jest to puder z Ben9 Neutral Set. I to jest puder, który jest naprawdę bardzo wydajny, ponieważ ja go mam jakoś od pół roku, myślę, czy od 5 miesięcy, no coś koło tego, to już nieduża różnica. I zobaczcie, że naprawdę nie zużyłam jego aż tak bardzo dużo, a używam i na sobie, i na klientkach, i po prostu uwielbiam ten puder. Świetnie wygląda na twarzy, wygląda bardzo naturalnie. Nie robi takiej maski, takiego... Czasem te pudry dają taką bardzo grubą warstwę, co mi się strasznie nie podoba, to takie jest suche, takie sztuczne, a ten puder świetnie się sprawdza, po prostu uwielbiam, jest taki miałki, bardzo ładnie zmielony, świetnie nadaje się również pod oczy. No po prostu jestem zakochana w tym produkcie i naprawdę, naprawdę polecam. Ale jeszcze wspomnę o tym, że przy cerach tłustych on się nie sprawdzi na całą twarz, ponieważ jest zbyt delikatny, nie jest aż tak bardzo mocno matujący. Kolejny produkt, który znam już od dosyć dawna, myślę, że rok temu go poznałam, czy nawet 2 lata temu, jest to korektor z Maybelline Dream Lumita, czyli mam ten najjaśniejszy odcień 01 Ivory, ale on wcale nie jest taki jasny, ponieważ zimą nie mogę go używać, gdyż po prostu jestem za jasna, za blada i dla mnie są za ciemny, ale teraz latem, jak się trochę opaliłam, to już jest świetny, bardzo lubię go używać, ponieważ nie jest ciężki, a ładnie ujednolica koloryt pod okiem. Ten korektor nie jest jakoś tak bardzo, bardzo kryjący, ale ja nie mam jakichś większych problemów pod okiem, także u mnie świetnie się sprawdza i ładnie rozświetla obszar pod okiem, bo właśnie do tego służy i naprawdę super, bardzo, bardzo go lubię. Następny kosmetyka, właściwie są to kosmetyki, bo to są palety z Makeup Revolution, palety róży. Ja ich używam praktycznie non-stop w tutorialach makijażowych, bo bardzo je lubię, a nigdy właśnie o nich nawet nie wspomniałam w ulubieńcach. Ja mam odcień ten dla ciepłych karnacji, czyli Hot Spice, oraz dla chłodnej tonacji, właśnie chłodne są odcienie tych róży, i to jest Sugar and Spice. Bardzo ładne, świetnie się rozprowadzają na policzkach. U mnie te róże praktycznie cały dzień się utrzymują, ale są bardzo mocno napigmentowane, także trzeba uważać, żeby nie przesadzić z nimi. Mają spoko nawet te opakowania, plastikowe, ale nawet całkiem fajne. Mają lusterko, więc można spokojnie się w nich przejrzeć. I co? Tak naprawdę za 40 zł chyba, jeżeli dobrze pamiętam, czy 30, coś koło tego, to naprawdę świetne róże. Mamy w środku do wyboru 2, 4, 6, 8 odcieni, także naprawdę super. Mam również ulubieńca, jeżeli chodzi o cień, i to jest cień z My Secret, taki beżowy, w odcieniu 505. Nie mam opakowania, ponieważ go wyjąłam z tego opakowania głównego i przepakowałam do tej palety, ale zaraz o niej również wspomnę. Jest to świetny cień, po prostu ostatnio sobie o nim przypomniałam, bo kiedyś na spotkaniu, jak byliśmy z dziewczynami z Makeup TV, to właśnie Karolina o nim wspominała i po prostu sobie przypomniałam o nim i zaczęłam go używać i po prostu zakochałam się w nim. Bardzo często go używam, jeżeli nie robię żadnego makijażu oka, a tylko chcę ujednolicić kolor powieki, utrwalić korektor na nim, to ten cień sprawdza się rewelacyjnie, bardzo, bardzo mocno kryjący. No naprawdę, on kosztuje ile? 5 do 7, może 8 zł? No rewelacja naprawdę, po prostu serdecznie polecam wypróbować odcień 505. Następny ulubieniec jest to paleta Glam Box. Już ją mam dosyć długo, myślę, nawet nie pamiętam, kilka miesięcy. I właśnie przypomniało mi się, że po niej Wam powiedzieć, bo naprawdę bardzo ją lubię.
Bardzo długo szukałam palety, która będzie miała otwarte to okienko, żeby po prostu było widać, jakie mamy cienie w środku. I właśnie Hania zrobiła taką paletę, jest rewelacyjna, jest dosyć spora, widzicie, że dużo cieni można zmieścić. To są akurat cienie, które się nie mieszczą normalnie w palecie Inglota, ponieważ są za duże, to są cienie głównie z My Secret albo z Mio. No uwielbiam tę paletę, jest świetna, nic się z nią nie dzieje, nie zniszczyła mi się. Naprawdę polecam wypróbować właśnie takiej palety, bo no jest super. Przedostatnia rzecz i to jest akcesorium, jest to pędzel Glam Brush T8. Jest rewelacyjny do bronzera, używam go właśnie w tym celu i świetnie się sprawdza, świetnie rozciera bronzer. Po prostu wchodzi idealnie pod kość policzkową, po prostu fenomenalny jest ten kształt pędzla, no uwielbiam i naprawdę polecam serdecznie. Kolejna, już ostatnia rzecz, i to już nie jest rzecz kosmetyczna, ale takie akcesorium, jest to tablet. Ogólnie jak wchodziły te tablety, to miałam wrażenie, że po co to w ogóle, bez sensu tylko zrobienie jakichś gadżetu, żeby tylko kupowali, bez sensu w ogóle, wiecie, tworzenie takich rzeczy i posiadanie właściwie takich rzeczy. Jednak jak postanowiłam go kupić, bo pomyślałam, że faktycznie może mi się przydać, to po prostu nie wyobrażam sobie teraz go nie mieć. Ja mam akurat tablet z Maca, jest to iPad 2. No nie wiem, jeżeli się coś pomyliłam, to Wam napiszę. Ale myślę, że tak. Jest po prostu rewelacyjny, uwielbiam czytać na nim książki. Mogę sobie oglądać YouTube, jak nie chce mi się na przykład laptopa włączać i tak dalej. No po prostu, naprawdę, nie wyobrażam sobie teraz nie mieć tableta i jest po prostu cudowny. Jest to również świetny gadżet, jeżeli często wyjeżdżamy, ponieważ zabierzemy go, jest lekki, spokojnie przewertujemy internet czy wiadomości i tak dalej, także można wszystko spokojnie sprawdzić, bo na telefonie to nie jest tak niewygodne, w ogóle to nie jest wygodne i zdecydowanie wolę tablet, także polecam, jeżeli się zastanawiałyście, bo naprawdę warto. Także tak, to tyle, jeżeli chodzi o moich ulubieńców, to zobaczcie następnym razem, cześć!